Witam serdecznie. Ciężka robota. Ciężka robota? Hello. Dzień dobry. Dzień dobry. What do you think? Jastrzębie last year or Ostrów? Or Ostrowiec this year? What do you mean, what I think? About the stadium? Oh, I think here. Yeah. And your performance? Maybe even better today. Yeah. Last season, goal? Maybe today score also. Maybe two goals? Clean sheet? Yeah, but you have to film it, because there's no TV here now. I know. Dzisiaj już taki debiucik naprawdę. No, wygląda na to. Tak widziałem skład. No tak, no masz rację. I co, powiedziałeś mi wcześniej, że liczysz na Puchar Polski, no to... Dzisiaj by też trzeba wygrać, nie? No, bardzo, bardzo ważny, pierwszy runda bardzo ważna i trzeba się skupić i zrobić swoją robotę. Jak myślisz, no te mecze przeciwko tym drużynom z niższych lig często bywają jednak takie ciężkie. Co dzisiaj będzie dla was takim największym wyzwaniem? Nie, no na pewno, bo dla nich to jest święto, grał przeciwko zespołu z Ekstraklasy, więc na pewno duże zaangażowanie z ich strony, a my się do tego musimy dostosować. No i do przodu dzisiaj, tak? No, pewnie tak. Ale Jan, dzisiaj wracasz do bramki. Tak, bardzo. Jak się z tym czujesz? Bardzo się cieszę z tego. Już jest dobrze ze zdrowiem wszystko? Tak, wszystko dobrze. No ale dzisiaj młoda obrona też przed tobą. Będziemy musiał dowodzić chłopakami. Młoda, doświadczona z rodziną. Więc dam radę. Czyli do przodu dzisiaj? Tak. Dzisiaj trenera debiut w Pucharze Polski z Bartą. Tak. Pierwsze zwycięstwo. Tak. Pierwsze zwycięstwo będzie dzisiaj, rozumiem. Tak, następna runda. Jak tam trenera wspomniałeś jeszcze z kariery zawodniczej w Pucharze Polski? Niezłe. Byłem nawet w finale Pucharu Polski na ławce z Ruchem Chorzów. O, czyli... Mogę powiedzieć, że jako uczestnik bardziej. Tak. Ale na ławce byłem, medal za udział jest. Niestety nie, no, porażka. To... Teraz też może być powtórka na ławce. Tak. Widzimy się w finale. Dobrze. Do zobaczenia. Ale to tak przeważnie jest. No ale cóż. Takie jest rola zawodnika. No. Jeden jest tutaj w klubie, a ile tutaj już od nas chłopaków gra w innych klubach i przychodzą tutaj i grają przeciw. No cóż, tak jest. Panie Jakubie, rozmawialiśmy w Lublinie. Tam niestety typ nieudany, no ale dzisiaj myślę, że będzie do przodu, prawda? No miejmy taką nadzieję, nie? Od pierwszej minuty po raz pierwszy Kuba dzisiaj w tak pierwszym jest. Składzie. No, bardzo fajnie, no. Cieszę się z tej szansy. Mam nadzieję, że ją wykorzystam i tyle, nie? Komu dzisiaj będziesz asystę, myślisz? Kamiński, Wiktor Kamiński. No to Kamiński jest... niech jeszcze wróci, no dobrze. Ale Kamiński dzisiaj też w pierwszym składzie zaczyna. Zapraszam jeszcze na moment. Też zaczyna w pierwszym składzie, także zobaczymy. Czyli dzisiaj asysta do pana Kamyka. Młody do młodego. Dobrze, młody do młodego, panie Kamyku. Muszę z panem porozmawiać, jesteśmy w pana domu. Jak się czujesz tutaj w Ostrowcu? No, na pewno bardzo fajnie wrócić po tylu latach. I zmierzyć się przeciwko mojej byłej drużynie, tak naprawdę drużynie, w której się wychowałem. Będzie dzisiaj parę znajomych twarzy na trybunie? No myślę, że na pewno, tym bardziej, że rodzina przyjdzie i znajomi, więc myślę, że będzie tych osób sporo. Obserwujesz jeszcze Krzą, mimo że już nie grasz od parę, no do dłuższego czasu w Krzą? Tak, przeważnie to ja mam jeszcze znajomych tutaj, którzy grają, więc utrzymuję z nimi kontakt i rozmawiamy często ze sobą, więc... Na kogo dzisiaj powinniśmy uważać w drużynie rywali? No jest kilku dobrych zawodników, jak najlepszym zawodnikiem wydaje mi się, że jest Nawrot, ale też boczni obrońcy lubią się podłączyć do akcji, więc myślę, że to nie będzie taki łatwy mecz i będziemy musieli dać siebie wszystko, żeby wygrać. A rozumiem, że u nas kolega Paka mocny zawodnik. Nie, no oczywiście, tutaj w środku pola będzie królował dzisiaj, mam nadzieję. Czyli idealny scenariusz, Paka asysta do Kamyka. Dokładnie. Teraz Puchar Polski, sól futbolu. Tak jest. Czego się dzisiaj możemy spodziewać? Teoretycznie wszystkiego, ale myślę, że z happy endem dla nas 2-0. Czy ty miałeś okazję? Do przerwy. Do przerwy 2-0 już. A na koniec też? Na koniec zobaczymy, co tam dołożymy. I
Jak długo jesteście kibicami Krzo? No tak z półtorej roku. Z półtorej roku? Chodzicie na mecze regularnie? Tak, każdy. I czego się dzisiaj może spodziewacie po tym meczu Pucharu Polski z Wartą? No, raczej będzie bardzo ciężko, ale wierzymy w Krzo. Wierzymy. Liczymy na dobry wynik naszych ludzi. Mam nadzieję, że nie będzie jednostronnie i że zobaczymy dobre spotkanie. Liczymy na sensację, że Krzo wygra. W poprzednich latach wygrywaliśmy z dużymi drużynami. Z Wisłą między innymi nam się udało wygrać. Więc mamy nadzieję, że dzisiaj też się uda, ale no łatwo na pewno nie będzie. Myślę, że będzie dobry mecz. Dobry mecz? A wygra lepszy. A kto wygra lepszy? No, myślę, że no Warta jest faworytem, ale może być niespodzianka, bo już nie jeden pierwszy ekstraklasowiec stąd wyjeżdżał do domu. A jakiej atmosfery na trybunach możemy się spodziewać, bo całkiem sporo tutaj osób jak na środek tygodnia. Zgromadzi się jeszcze trochę ludzi. Nie będzie raczej jakoś piknikowo, czasami się zdarza, że coś się dzieje. No, spotkanie pucharowe dla nas w tym mieście, no to trochę jest jednak znaczące wydarzenie. Więc tam, w tych okolicach, na tych trybun mam wrażenie, że będzie dużo osób i będzie w porządku. We'll be right back.
Dobra robota. Super krzyżyk. Pozdrawiam Klaudię, Kajtka i Maćka Żurawskiego. Pozdrawiasz tak? Dlaczego ich pozdrawiać? Bo nie pojawili się tutaj. Nie wiem dlaczego. Brawo, dzięki.